Czy masz świadomość? Chciałbym w tym miejscu zaapelować o unikanie sytuowania siebie w roli ekstremisty antyreklamowego. O ile jednoznaczne piętnowanie złych praktyk na profilach społecznościowych jest świetną robotą i spełnia swoją rolę, o tyle już w konkretnych sytuacjach miastach i gminach miejsko-wiejskich czy wiejskich, musimy zaopatrzyć się w pewną powściągliwość. Walcząc z negatywnymi zjawiskami reklamowymi naruszamy jedną z podstawowych dewiz polskiego biznesu, brzmiącej reklama dźwignią handlu. Dzień dobry państwo, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy Masz Świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Ja Państwu przeczytałem fragment poradnika. Um, Wykorzystaj prawo pro, rozdziału o uchwale krajobrazowej, którego autorem jest Bartosz Poniatowski, architekt, urbanista, właściciel firmy Projekt Miasto i specjalista do spraw uchwał krajobrazowych. E, I e, właśnie autora tego tekstu gościmy dzisiaj w podcaście. Dzień dobry, Panie Bartoszu. Dzień dobry. Panie Bartoszu, przychodzi czy zwraca się do Pana człowiek z jakiegoś miasta, miejscowości, wkurzony reklamami, które atakują go ze wszystkich stron, kiedy idzie ulicą. I co Pan takiemu człowiekowi radzi? Jak walczyć dzisiaj? Jak obywatel może walczyć z chaosem reklamowym? Przede wszystkim warto na początek wziąć głęboki oddech. No bo po co się denerwować? Jest wystarczająco dużo stresujących sytuacji, żeby się nakręcać niepotrzebnie. Natomiast sytuacja jest najlepiej trawiona na tym etapie na zimno. To znaczy w momencie, w którym już ktoś się zdążył zdenerwować, że... Ten krajobraz jest zanieczyszczony, i że jest on i jego znajomi, z którymi zakładam, że już wcześniej o tym rozmawiał, podirytowany tymi agresywnymi bodźcami, które są zewsząd nakładane bez, bez jego woli. No to okej, okay, to już mamy jakby zauważony problem i teraz warto na spokojnie zastanowić się co z nim zrobić i jak można się zachować. No i tutaj hmm, sprawa jest i prosta i skomplikowana, bo jakby ścieżka taka prawna jest jedna jest bardzo dobra, jest bardzo skuteczna, jest to opracowanie uchwały krajobrazowej dla obszaru całej gminy. Natomiast pójście tą drogą czy rozpoczęcie tej drogi jest najtrudniejsze, bo trzeba przekonać ludzi innych niż samego siebie do tego, że ten problem faktycznie jest i że jest on na tyle istotny, że warto się nim zająć w naszej wspólnocie, którą jest gmina. A dzisiaj pan yy, uważa, że ludzie dostrzegają to wyzwanie czy ten problem? Zdecydowanie tak. I muszę powiedzieć, że ta świadomość i ten zespół działań, który jest podejmowany po to, żeby poprawić stan ładu przestrzennego w Polsce, jest duży, jest też wprost proporcjonalny do tych negatywnych zjawisk, które obserwujemy, i to nie tylko mowa o reklamach, ale w ogóle o dezurbanizacji, dzikiej deweloperce, braku tam infrastruktury lokalnej, problemów transportowych, etc. etc. Ale no nie chcę mówić za szeroko, prawda? No bo ten podcast ma dość, dość, dość wąski tutaj zakres, który ma zainteresować słuchaczy i słuchaczki. I kwestia jest taka. Problem ten, który można już rozwiązywać od lat 5, bo 2016 roku mamy mocne narzędzia, jest w tej chwili zastosowany przez nie więcej niż 60 z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Ileś tam set czy dziesiąt pracuje nad, nad tymi dokumentami, ale to jest cały czas taki promil tak naprawdę, Możliwości zajęcia się problemem. Oczywiście, na momencie, w którym duże miasto podejmuje taką uchwałę, no to jakby siła oddziaływania taka mentalna jest duża i często te gminy sąsiadujące też są zainteresowane tematem. Ale czasami jest to tak, że niekoniecznie stolica województwa jest pierwsza. W każdym bądź razie yy, świadomość yy, rośnie, potrzeba jest. Coraz więcej osób również z kręgu yy, otoczenia yy, burmistrzów, czy prezydentów, czy, czy radnych miejskich widzi ten problem i buduje swój wizerunek między innymi na walce z reklamami. Natomiast na no, cały czas to jest mały, mały wycinek kraju. Równocześnie też ten problem nie wszędzie w Polsce występuje. Często zakładamy, że, że jest to zupełnie powszechne zjawisko i, i wszędzie jest z tym problem. No i do końca tak jest. A jakiś przykład, gdzie to Pana zdaniem modelowo i wzorcowo się zadziało, czyli wdrażanie tej ustawy, o której Pan wspomniał, która została przygotowana 6 lat temu? Tak, to znaczy no musiałbym podać przykład mojej pracy, więc to by było i, i nieskromne, i jakąś tam ukrytą reklamą, znaczy nie tam, żebym był jakoś szczególnie skromny, ale podawanie takiego przykładu jednego może być trochę nie na miejscu. Natomiast może bym powiedzieć, bardziej uogólnił do jakby takich przedsięwzięć, które należałoby podjąć, żeby ten proces został przeprowadzony modelowo. Oczywiście, no bazując na własnych doświadczeniach, no bo takie posiadam. E, więc, przede wszystkim nie należy się spieszyć. Najgorsze jest to, co w rozmowach takich wstępnych z gminami odczuwam, to, że e, wszyscy chcą efektu szybko, nagle, czyli minimalny czas na opracowanie dokumentu. E, konsultacje społeczne tutaj muszę powiedzieć, że jednak jest podejście raczej takie, żeby te konsultacje były przeprowadzone nawet szerzej niż ustawa nakazuje. Natomiast jest już różnie potem z uwzględnianiem wniosków z tych konsultacji, i często, niestety, gminy nie są nastawione na zbyt duże pole do kompromisu. I tutaj też organizacje pozarządowe stojące na Straży Ładu Przestrzennego też często nie dopuszczają kompromisu na poziomie, który by zagwarantował potem wykonalność takiego dokumentu. Bo mamy dwa, dwie jakby możliwe. Ścieżki, czyli robimy, piszemy uchwałę krajobrazową, która ureguluje nam pięknie wszystkie zasady sytuowania reklam, co sprawi, że no, nie wiem, 80% z nich będzie po prostu musiało zniknąć. Albo będziemy mieli uchwałę kompromisową, w której pozwolimy na y, jakąś większą swobodę, czy większe liczby nośników różnych, w różnych miejscach, czy nawet w całej gminie, ale dzięki temu, na przykład, uchwała nie będzie skarżona. Albo damy dużo dłuższy czas dostosowania niż ten minimalny rok. No i wtedy podmioty, które zarabiają na tych reklamach, czy które potrzebują szyldów do prowadzenia swojej działalności, mają po prostu więcej czasu na dostosowanie się i są bardziej skore, żeby to zrobić. Ewentualnie sprawa się na tyle w ich mniemaniu odwleka w czasie, że może to nigdy nie nastąpi, no i te pięć lat, to zobaczymy, co będzie. No i przez te 5 lat no to można sobie odłożyć po jakiejś małej kwocie miesięcznie na zmianę szyldu. No a niestety bardzo często są takie oczekiwania, żeby w rok w gminie było pięknie. Czyli jak Pan mówi o tym, że gminy chcą szybko, to, 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 to szybko to znaczy rok, tak? Tak, szybko to jest rok. Niekiedy a... nawet niektórzy próbują w 10 miesięcy to robić. E, optymalnie jakby takie mi minimum... No powiedzmy, że optimum to jest 14 miesięcy, ale jeżeli jest 2 lata na przeprowadzenie całego procesu, to jest to wtedy najlepiej. Mhm. No dobrze. A co jest największym wyzwaniem w tym początkowym okresie? W początkowym okresie tak, bo troszeczkę już faktycznie dziękuję, bo wybrnąłem naprzód. Natomiast w początkowym okresie najważniejsze jest to, żeby zebrać. Albo znaczącą grupę mieszkańców i osób zainteresowanych problemem, po to, żeby go przedstawić decydentom, którzy będą potem tę uchwałę procedować czy siłami urzędu, czy zlecać na zewnątrz, no to wtedy dochodzi kwestia przeznaczenia na to środków w budżecie gminy, albo znaleźć taką osobę położoną na tyle blisko, czy wręcz będącą czynnikiem decyzyjnym w gminie, bo to nie zawsze jest pani wójt, czy burmistrz, czy pani prezydent, czy przewodnicząca Rady Miejskiej. To czasem jest po prostu osoba, która prężnie działa w gminie i zna tych ludzi, jest ich w stanie przekonać do tego, żeby zająć się, zająć się problemem. Więc, tak jak się często w konsultacjach społecznych próbuje zidentyfikować liderki czy liderów lokalnych, którzy będą w stanie zaangażować społeczność lokalną ku jakiemuś przedsięwzięciu, żeby się no, wypracować jakieś rozwiązania. Tak tutaj trzeba zadziałać troszeczkę oddolnie, to znaczy poszukać lidera nie lokalnego, tylko lidera, brzydko mówiąc, władzy. Jakąś taką osobę, która po prostu pociągnie temat będzie w stanie podjąć się tak brzydko mówiąc, wziąć na klatę rozmowy z przedsiębiorcami, czyli tymi, którzy będą musieli ponosić koszty tego dostosowania. Którzy mhm. oczywiście są winni chaosowi obecnemu. A ten pierwszy przykład, czyli że obywatele się organizują, organizacje społeczne tworzą jakąś jakąś siłę. To czy, czy pan może powiedzieć, czy są jakieś przykłady, jak komunikować, w jaki sposób zaznaczać właśnie potrzebę takiej uchwały w gminie. Czy to ma być, nie wiem, jakaś petycja, wniosek, inicjatywa uchwałodawcza, lokalna? I jak? Moim, moim zdaniem warto zacząć zawsze od edukacji, czyli od przeprowadzenia jakiegoś spotkania, na którym będą zaprezentowane przykłady fotograficzne z różnych miejsc. Jeszcze najlepiej angażujące uczestników, żeby oni przedstawiali czy mówili o swoich e, przykładach. Dzięki czemu e, uda się tę świadomość rozszerzyć. Ponieważ bardzo często my wycinamy ze swojej codziennej trasy takie elementy, które są nam zbędne, bo po prostu musimy się skupić na tym, żeby gdzieś dotrzeć, albo e, odpocząć w trakcie jazdy autobusem, czy tam, no nieważne. <laughs> w każdym razie wycinamy ze swojej świadomości ten bałagan, który mijamy codziennie, który jest taki sam, e, pomijając też zresztą nowe informacje, które się tam pojawiają ale w momencie w którym porozmawiamy sobie na takich przykładach fotograficznych co jest złego w danym miejscu co nam się nie podoba z czym chcielibyśmy walczyć no to wtedy możemy zebrać sprzymierzeńców no i na przykład właśnie zbierając podpisy pod czy petycją czy listem otwartym czy wręcz pod inicjatywą legislacyjną bo na przykład podjęcia uchwały o opracowaniu uchwały no to po prostu tych podpisów będziemy mieli więcej, osób zaangażowanych w proces również będziemy mieli więcej. Mhm. E, a drugi etap, kiedy już mamy przekonanych e, włodarzy, że, że warto, albo mamy... No tak, włodarzy, bo to porozumiem, że i w, i w pierwszym przypadku i w drugim trzeba po prostu przekonać decydentów. Tak. To się później dzieje. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No, mamy etap opracowania uchwały. No i teraz, w zależności, czy to będzie wykonywała gmina, Rękoma i głowami swoich pracowników, czy będzie to zlecenie zewnętrzne, no to najpierw jest potrzebny taki czas analityczny, żeby zbadać, jakie są możliwości, jakie są potrzeby, jakie są zjawiska, z którymi chcielibyśmy walczyć. I ten etap bardzo dobrze, jeśli jest powiązany czy zamknięty, czy otwarty, konsultacjami społecznymi. Gdzie właśnie identyfikacja problemów i określenie tego poziomu oczekiwania społecznego względem wprowadzania zmian będzie po prostu wypracowany, poznany. No i tam są różne, różne ku temu narzędzia, prawda? Standardowe konsultacje z, z warsztatami to oczywiście metodologia takiej konsultacji jest szeroka, czy geoankieta, gdzie po prostu można zaznaczać miejsca, w, które, w których te problemy istnieją, czy wskazywać na obszary, na których nam zależy najbardziej. Dzięki temu osoba czy zespół opracowujący uchwałę może zaproponować coś, co będzie skrojone na miarę danej gminy, czyli będzie rozwiązywało te problemy, z którymi chce walczyć i będzie odpuszczało te problemy, które nie są aż tak istotne. I udział w konsultacjach społecznych wsparcie urzędów w informowaniu o, o nich, zarówno o przebiegu, jak i o wynikach jest właśnie dobrym tutaj zadaniem, moim zdaniem, dla organizacji pozarządowych, które mogą w ten sposób włączać się w tworzenie uchwały, no i ustawiać ten poziom restrykcyjności na jak najrozsądniejszym, jak najbardziej możliwym potem do realizacji poziomie. Mm -hmm. I gdy już na tym, na tym etapie kolejnym to kwestia monitorowania przebiegu wdrażania tej ustawy, jak, jak, jak się, jak, 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 jak ma miejsce? Tak, no bo tutaj mówimy o takich trzech etapach z punktu widzenia społecznego, czyli, jakby, zainicjowanie w ogóle opracowania uchwały, samo opracowanie uchwały, no i potem jej realizacja. I ten trzeci etap jest najbardziej interesujący z punktu widzenia mieszkańców i organizacji pozarządowych, no ale on na przykład nigdy się już nie znajduje w etapie, w zamówieniu na opracowanie uchwały, prawda? Opracowuje się uchwałę, no i potem urząd ma ją realizować. Ewentualnie jest jakieś wsparcie szkoleniowe. Natomiast nie ma już osoby czy podmiotu z zewnątrz, która by. Wspierała urząd w takiej codziennej pracy i w realizowaniu uchwały. Wiele gmin utyka po prostu na tym, w tym momencie, bo jest podjęta uchwała, zbliża się czas dostosowania, a na przykład nie zatrudniono osoby, która ma się tym zajmować. A w ramach istniejących obowiązków urzędnicy i tak już są przeciążeni. No i wtedy jest problem. No i organizacje pozarządowe mogą Albo wspierać urząd. Urząd może też delegować część zadań przecież na organizacje pozarządowe i tu, na przykład, zbieranie danych z przestrzeni, czyli taka inwentaryzacja które, pojawiających się nowych reklam, na przykład, myślę, że mogło, możliwa byłaby do opracowania współpracy, do wypracowania. W ramach y, koordynacji zadań między urzędem a organizacjami pozarządowymi. Aczkolwiek no, to jest tylko moja wyobraźnia. Nie znam takiego przykładu z rzeczywistości. Hmm. E, a wracając do tego pytania o mm, przykłady, bo gdzieś szukając y, materiałów, przygotowując się do tego podcastu, Znalazłem informację, że przykładowo, Sopot jest takim miastem bez reklam. Czy, czy te polskie przykłady, które już gdzieś są, one faktycznie działają na wyobraźnię i na motywują innych włodarzy do tego, żeby iść tym tropem, tych, którzy już to wdrożyli tą uchwałę krajobrazową? Zdecydowanie to bardzo dobrze działa na wyobraźnię, natomiast zauważyłem, jednak takie zjawisko, że jeżeli opracowuję dla jakiejś gminy uchwałę i robię wizualizację przed i po ich gminie, i nagle się okazuje, że budynek ma okna, a nie tylko reklamę, albo coś jest odsłonięte i widać krajobraz i tak dalej, to to najbardziej działa na wyobraźnię, bo to jest miejsce, które znają i z którymi są związani. Więc wykonanie nawet takiej, jeszcze w ogóle na tym pierwszym etapie, tak, przekonując do pewnych rozwiązań, wykonanie takiej, e, takiej wizualizacji, a przecież no, graficy również są w organizacjach pozarządowych, żeby pokazać, że Państwa, to miejsce może wyglądać naprawdę dobrze i to jest super przekonujące. Natomiast no, też mm, zdarza się, że takie zdjęcia przed i po mają działanie odwrotne. To znaczy... I Kraków, i Poznań, i Sopot zresztą też, to są miasta, w których zespoły zajmujące się estetyką mają bardzo, jakby wywodzą się przede wszystkim z nurtu zabytków. I oni są bardzo pieczołowicie przygotowani do tego, żeby zabytki traktować jako świętość, no i taka jest ich rola. Natomiast oni potem te swoje wytyczne przekładają często na budynki. No, po prostu mniejszej wartości, czyli na krajobrazy antropogeniczne o mniejszej wartości niż te zabytkowe. I wtedy te przepisy stają się zbyt restrykcyjne. I widziałem no, kilka czy kilkanaście takich zdjęć, gdzie dobry szyld został zamieniony na inny dobry szyld. I to jest bez sensu. <laughs> Może tak. tam minimalnie lepszy. No ale powiedzmy, to jest, no, nie, wiem, poprawa o 5% yy, yy, czy 5 punktów na 20% a równocześnie są inne, dużo, dużo, dużo ważniejsze problemy. I to myślę, że może z kolei zniechęcać, bo to wtedy sprawia wrażenie takiego e, lukrowania słodkiego ciastka, który jest bez sensu. Mhm. A e, gdzieś e, też natknąłem się w internetach na raport 5 lat uchwały krajobrazowej, raport z monitoringu. Mm. Co, czy, czy może Pan coś powiedzieć o tym raporcie? Co tam możemy znaleźć i jaka jest wartość tego materiału dla aktywistów, dla społeczników, którzy chcieliby u siebie wdrażać uchwałę krajobrazową? No, to jest bardzo dobry materiał. On posiada kilka takich opisanych, ciekawych case study. Właśnie między innymi SOPOT też, ale chyba mamy też do czynienia tam z łodzią, z są Jakoś było to przekrojowo zrobione, tak, żeby były ośrodki o różnej skali. No jest, pod, jest podsumowanie zbiorcze, jak to wygląda w różnych, w, różnych, w różnych częściach kraju, jakie są, no można po prostu pozyskać dość szeroką wiedzę na temat uchwał krajobrazowych właśnie z tego, z tego dokumentu. On jest przedstawiony w formie pro, to znaczy pokazuje te jakby dobre praktyki z zakresu tworzenia uchwał krajobrazowych, równocześnie zwracając, zwracając uwagę na Pewne zagrożenia i rzeczy, które się nie udały. Natomiast no, tam niewiele jest mowy o tej drugiej stronie medalu, czyli różnych ciemnych interesach, które stoją za plecami rynku reklamowego i niestety utrudniają działanie w tej materii. No dobrze, no to może byśmy chwilę zatrzymali się na tych ciemnych interesach. Co czy coś tutaj mogliby słuchacze się dowiedzieć? Czy coś, przed czymś może Pan przestrzec, przestrzec tych, którzy ruszają ten temat u siebie w gminie? Przede wszystkim tak. Wszystkim się wydaje, że za reklamami stoją ogromne pieniądze i w związku z czym to jest walka z wiatrakami. No i teraz jest tak i nie jest tak, bo za niektórymi reklamami, niektórymi firmami faktycznie stoją duże pieniądze i faktycznie używają. Różnych nieczystych zagrań, ale to nie jest nigdy tak, że jak jakaś przysłowiowa, czy tam przykładowa starsza pani ma działkę, akurat narożną z rozpadającym się domkiem, i ona ma tam pięć banerów, i na tych, z tych banerów to nie musi głodować, tylko może się utrzymać. No to jest po prostu nieprawda, bo często te banery na płotach wiszą za tak zwane, a mogę tu coś powiesić, a niech pan wiesza. I to mhm. jest tyle. Ewentualnie to są jakieś groszowe, groszowe sytuacje typu 50 zł rocznie. Oczywiście inna sprawa jest z billboardami, bo tutaj to już jest dużo inaczej, ale oczywiście, no w momencie, w którym mamy osobę fizyczną i dużą firmę, no to nie trudno sobie wyobrazić, czy sprawiedliwy jest to układ sił i podział zysków. Natomiast yy, bardzo często reklamy, te billboardowe czy tam na tablicach różnego rodzaju, yy, wolnostojące, nie mówię o szyldach, ale, ale takie reklamy, one są sytuowane gdzieś w przestrzeni, prawda? I proszę się przyjrzeć dokładnie, w jakich one są sytuowane miejscach. Oczywiście czasami są to po prostu jakieś tereny spółdzielni mieszkaniowej czy jakaś wolna działka na której nie da się nic wybudować, a została po podziale gruntów z racji budowy drogi, no i w sumie co tam działka właściciela prywatnego, no fajnie jakby wsadził drzewo, no ale niekoniecznie na tym zarobi, więc postać billboard. Ale są też różne tereny o nieustalonym stanie własności, w jakimś zarządzie gminy, w jakimś na, na obrzeżu terenów kolejowych i tak dalej. No i okazuje się, że różne osoby zarządzające różnymi instytucjami biorą nieoficjalnie pieniądze z racji sytuowania tych reklam. No i ponieważ to są osoby na jakimś tam stanowisku i znają jakieś tam osoby wpływowe i decyzyjne, no są po prostu w stanie torpedować. Yy, całe, całe zagadnienie ze względu na swój interes yy, prywatny. No tak, to przypomina mi się rozdział drugi z poradnika Kuźni Kampanierów, który jest zatytułowany Układ Sił, Mapa Interesów i zachęca społeczników do tego, żeby w kampanii obywatelskiej odczytać dokładnie interesy poszczególnych stron. To ten przykład, o którym Pan wspomniał, idealnie tutaj pasuje. No. <laughs> to tu możemy <laughs> postawić trzy kropki. <laughs> Rozumiem, i stąd się biorą różne wyzwania. Eee, dobrze, a e, jakby pan na koniec miał po, po, poradzić coś e, szczególnego e, społecznikom, którzy za ten temat chcą u się u siebie wziąć, lub, lub po prostu utknęli w miejscu i nie idzie ruszyć dalej, to co by pan im powiedział? Proszę się nie zniechęcać, bo warto. Nie jest to może tak istotny problem jak wylesianie, czy betonoza, czy patodeweloperka i tak dalej, ale jest to też jakiś problem, który odzwierciedla nasze nastawienie do przestrzeni i do dobra wspólnego, bo po to, żeby realizować swoje przedsięwzięcia, ktoś jest krzywdzony. Jakby nie patrzeć. Można to zrobić tak, żeby ten ktoś nie był krzywdzony i wtedy byliby wszyscy zadowoleni, nie byłoby problemu, bo też przecież chyba nikt nie chce komuś no, psuć interesu dla samego psucia interesu. Natomiast jeżeli ten interes nie buduje, tylko rujnuje przestrzeń, albo nie jest chociaż neutralny wobec niej, no to wtedy zaczynamy mieć problem. Także nie dajcie sobie wmówić, że. Jest to jakaś zupełna błahostka i tylko kurz przykrywający prawdziwe problemy. Chociaż oczywiście nie jest to jedyny problem, z którym się boryka nasz kraj. Natomiast warto tutaj jest spojrzeć na temat na chłodno, bez emocji. Emocje będą potrzebne w innym momencie. Dopiero kiedy spojrzymy na temat na chłodno, to będziemy w stanie ocenić i zidentyfikować, te kierunki, którymi powinniśmy do, podążyć, czyli znaleźć osobę gdzieś tam blisko kręgu władzy, która będzie mogła wpłynąć na decyzję o rozpoczęciu tworzenia uchwały. To jest, wydaje mi się, pierwsza, pierwsza rzecz, która musi się wydarzyć. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Bartosz Poniatowski, architekt, urbanista, właściciel firmy Projekt Miasto, specjalista do spraw uchwał krajobrazowych. Dziękuję za rozmowę, Panie Bartoszu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. A Państwa zachęcam już do odsłuchania kolejnego odcinka w przyszły wtorek podcastu Czy Masz Świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich? Dobranoc, do widzenia, mówi Państwu Rafał Górski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji: Czy Masz Świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!